Witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie na uroczystej Akademii z okazji 97. już rocznicy odzyskania niepodległości. Bardzo proszę Państwa wszystkich o powstanie. Całość, baczność. Proszę o odegranie hymnu państwowego Miejską Orkiestrę Dętą w Gostyninie pod batutą pana Józefa Pakulskiego. Przygotowany został program słowno-muzyczny w upamiętnieniu dzisiejszej rocznicy. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Wystąpią uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Woleń. Odbywają się na placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Znajduje się tam grób nieznanego żołnierza. Jest to grób wszystkich bohaterów, którzy oddali swe życie za wolną ojczyznę. Serdecznie witamy wszystkich zebranych na dzisiejszej uroczystości, a przede wszystkim przedstawicieli organizacji kombatanckich. To właśnie dzięki nim możemy cieszyć się wolną ojczyzną. Cześć. Co słychać? Dawno cię nie widziałam. Powiedz, jak tam w szkole? Co się stało? A, rozumiem. Szkoła to słabe oceny i stres to mina. Przecież mamy długi weekend. 11 listopada to dzień wolny od pracy, od szkoły. Akurat. Odpocznę sobie. Właśnie z okazji 11 listopada mamy do napisania pracę z historii i języka polskiego. Oczywiście, wszystko jak należy. Wiesz, forma pracy dowolna. Liczy się twórcze podejście do problemu. Problem, który mam taki, że kompletnie nie wiem, jak się do tego zabrać. Nie przesadzaj. Znam kogoś, kto ci pomoże. Chodź ze mną do mojej babci. Ona wie wszystko o I wojnie światowej, legionach, Piłsudskim, a w jednym ułonie by się nawet kochała. Witaj, babciu. Przyszłam z kolegą, który ma ogromny problem z uzyskaniem niepodległości. Jeżeli mamy jakiś problem z wolnością i niepodległością, to raczej z jej zagospodarowaniem niż odzyskaniem. Przecież dzisiaj kolejna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Właśnie chciałam zauważyć, że kolejna rocznica tego wydarzenia to kolejna praca z historii do napisania. Ty się nie rozglądaj, tylko skup się i posłuchaj, jaka droga wiodła Polaków do odzyskania wolności. Się na śmiech i stóp i wzruszeń.
naszej Polski nastały, trzy sępy nad nią krążą i wypatrują co lepszej zdobyczy. Spójrzcie, tutaj piszą, że wczoraj, a wczoraj był 5 sierpnia 1772 roku podpisana konwencję rozwojową od naszej ojczyzny Polski. Jak to porem podcięto ziemię naszych podziadów, a braci naszych do innych państw przyłączono. Straszne to rzeczy się dzieją. Boże, miej nasz kraj i nas samych w swej opiece. Gazety, gazety, kupujcie ludzie gazety, najświeższe wiadomości. Nasi wrogowie znów atakują. Gazety, gazety, najnowsze wiadomości prosto z Petersburga. Podpisanie drugiej konwencji rozbiorowej. Najświeższe wiadomości, Polska coraz mniejsza. Wykradziono znów nasze cenne polskie ziemie. Nasi bracia pod jarzmem zaborców. Gdzie nasze wojsko? Na skutek dwóch rozbiorów państwo polskie zaczęło ulegać powoli likwidacji, gdyż większość jego obszarów zostało podzielone pomiędzy Rosję, Prusy i Austrię. Zwiększały się uciski i represje na ludność polską, która znalazła się pod zaborami. Jednak Polacy, naród dumny i waleczny, śmiało podejmowali próby sprzeciwu. Organizacje spiskowe zaczęły organizować wystąpienie przeciwko zaborcom. Polacy, poderwani do walki, przez Tadeusza Kościuszkę, wystąpili zbrojnie w marcu 1794 roku. Doszło do wielu potyczek i bitew, jednak pomimo wielu starań powstanie upadło. Klęska powstania przyczyniła się do ponownego spotkania przedstawicieli Rosji, Prus i Austrii, którzy 24 października 1795 roku podpisali porozumienie dotyczące podziału ziem polskich. Polska jako odrębne państwo zniknęła z mapy Europy. Był to smutny czas w historii naszej ojczyzny. Nie było polskiego rządu, ani wojska, ani stolicy. Nie wolno było używać polskiej flagi ani godła, a za mówienie po polsku dzieci były karane, a dorośli trafiali do więzienia. Krew i łzy płyną, niech się upoją tyrany, krew i łzy smogą wszelkie kajdany, nędza i ucisk przemina. O Polsko święta, Twe imię po cichu i pokryjomu, po odrzutnych domu. Prawdziwie jak jest nieprawdy, o Tobie mówiono. Mówiono, że jesteś święta, mówiono, że leżysz na grobie. Nie ma już Polski na mapach Europy. Zaborcy nie pozwalają nawładać naszą małą ojczyzną, ale my, rodzice, polscy dzieciom naszym, dziedzictwo polskie przekazywać i pielęgnować będziemy. Naszych synów wychowywać będziemy na walecznych żołnierzy i honorowych Polaków. Przysięgamy! My, polscy nauczyciele, pomimo zakazów polskiej mowy uczyć będziemy. Będziemy krzepić polską kulturę i naukę. Zaszczepimy w umysłach naszych dzieci miłość do Polski i ducha walki. Wychowamy ich na prawych obywateli państwa polskiego. Przysięgamy. My, polscy księża, bronić będziemy wiary chrześcijańskiej. Będziemy wspierać naród polski w walce z zaborcą. Pielęgnować będziemy kulturę i mowę polską. Przysięgamy. Chociaż Polski nie było na mapach Europy, Polacy czynili wysiłki, aby odzyskać wolność. Jan Henryk Dąbrowski utworzył legiony polskie we Włoszech. My nie są wygadą,
gdzieś na pole, czujący ponad pole. To jest Polska! Gdy zobaczysz płowę grzosy, rozbłyskane w kroplach rosy. To jest Polska! Kiedy drogi jeździ w życiu, że do srebrny przy księżycu. To jest Polska! Ujrzysz biały krzyż wycięty, hełm i piasek święty. To jest Polska! Wojska, a nad nimi złota jesień polska. Usiadł żołnierz pod brzozą u drogi, opatruje obolałe nogi. Jego pułk rozbili pod Rawą, a on bił się krwawo. Szedł z bagnetem na czołgi żelazne, ale przeszły, zdeptały na miazdę. Pod Warszawą dał ostatni wystrzał. Potem szedł przez ruiny, przez zgliszcza. Jego dom podpalili Niemcy, a on nie ma broni, on się nie mści. Hej ty brzozo płaczko, smutno szumisz nad jego tułaczką. Opłakujesz i armię rozbitą, i złe losy, i Rzeczpospolitą. Siedzi żołnierz ze spuszczoną głową, zasłuchany w tę skargę brzozową. Bez broni, bez orła na czapce, bezdomny na ziemi matce. Drodzy nauczyciele, drogie dzieci, jestem pod wrażeniem. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogliście jako główni wykonawcy poświęcić
wielką rocznicę, jaką jest 98. rocznica odzyskania niepodległości. Życzę Wam wszystkiego dobrego i tak jak już powiedziała Pani Aleksandra, jesteście przyszłością naszego narodu. Tak trzymajcie. Serdeczne gratulacje. Serdecznie gratuluję rodzicom dzisiejszych aktorów. Dziękuję bardzo. Jako prowadzący tam między innymi w szkole podstawowej zadania jestem dumny z Waszego występu. Jeszcze raz gratuluję Wam serdecznie udanego wspaniałego występu.